wartości. Jest reaktywowana tradycja endecka, jest reaktywowana tradycja no, tak zwana realistyczna, czyli no, powiedzmy taką robioną nazwę post-paksowską. W sensie taką rzeczywiście nie ma jest tradycji endeckiej z powstaniem warszawskim, jest konkurencja tradycji takiej, no już pan często przeplatają post-paksowski z powstaniem warszawskim, ale śmiało wspólnie jest konkurencja. To jest moim zdaniem incydentalny konflikt wynikający z ekspansywności. Ktoś to poważnie dwa zdania odrębne zgłaszające do tego, czy Antoni Macierewicz dobrze ogarnia sprawę Manowskiej. Takie zdania są na tylko rozmawiamy o jedną rzecz też. Łatwo nakleić naklejkę, o tym chodzi. Naklejkę ze znakiem Polski walczącej na samochód. A teraz mamy ludzi, którzy swoim życiem dowiedli, że kochają Polskę, że ryzykują dla mnie życie. Łatwo to się mówi. I teraz mówi się o tym strasznie dużo, jak bardzo to każdy nie kocha Polski. Pięknie, pięknie tak mówić. Tylko trochę trudniej zaryzykować życiem. I tylko o to chodzi, żeby zderzenie ludzi sprawiedliwości. Wyśmiewał Antoniego Macierewicza. Oczywiście życzenia powstańców i opozycji peronowskiej są... Tylko, że opozycja peronowska, zwłaszcza przed rokiem, szczególnie przed rokiem 80, to jednak też było bardzo poważne ryzyko i bardzo dużo na przykład też, jak się roku, to pijam się w nim. Więc tutaj nie mam, niezależnie od tego, że Antoni Macierewicz popełnia błędy. Tylko, że tutaj moja polemika z Bogusiem była taka, że nie ma konkurencji między Smoleńskim Powstaniem Warszawskim i Anarchisty. Jest to kraj, że Polska będzie kontynuowała ważne konkurencja dwóch mitologii. Poprzednich rzeczy rzeczywistości politycznej Polski, czyli tego, co nazywano, co się nazywa w retoryce Prawa i Sprawiedliwości III RP, jest potrzeba stworzenia nowej mitologii, czwartej RP, gdzie na nowo będzie się przypominało, jest postawita, która zabrała do tego, że tradycyjna forma tego, co nowo nie jest też własnością trzeciej RP, jest to, co nie było dużo zaoszczone, to tak, żeby nie pamiętać, to, że powstało dopiero w roku 2000, który to był 2004, czyli W najbliższych tygodniach mają już zapaść 1,5 na 1,5 do kapitalizowania komunikacji.
pani Kolski, Marcin Nagroda, zostawił wykorzystaniem aktywów holdingu, powstanie nowych spółka z udziałem inwestorów. Druga Radio Maryja o 11.30.
bo osoba z tym pieniędzy w budżecie, bo tych pieniędzy nie ma, albo pieniądze mogą dostać jakąś tam podwyżkę, bo oczywiście nikt nie bierze pod uwagę, że ta podwyżka na przykład dla pielęgniarek to jest kwestia poszczególnych instytucji zdrowotnych, a nie kwestia rządu, więc to w jaki sposób się uogólnia. I inaczej mówiąc, był to nieczytelny dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości przekaz dotyczący tych podwyżek, a swoją drogą na podwyżki dla rządu nigdy nie ma dobrego czasu. To jest zawsze zły czas. Dobrym czasem na podwyżki dla rządu jest następna kadencja. Na materiał 16. 27. poprawka do Konstytucji Amerykańskiej mówi, można podnieść wyposażenie, ale dotyczy to tych, którzy będą pobierać następny podwyżek. Panie profesorze, a w następnej części naszej rozmowy tu jest poinformacja, ale to już od razu pierwszy podwyżek. To jest powtórka. Podane przed odpoczynkiem, pani profesor Ewa Marcinia, Władysław Krawota i Piotr Buszczyn. Tym bardziej popiera rząd. Więc rząd, który jest emanacją ludzi biednych, nie może sobie dać takich podwyżek. To się od razu było widać, że to się spotyka z ogromnym niezrozumieniem. Więc to taki jest krajobraz szefa. Gdybym wracał jako podwyżkę, ja chodzi, co mi się podobało, nie podobało. A jak ja bym to zrobił, gdybym był jakimś człowiekiem jednowładcą tutaj, to bym dał tak. Wiceministrowie obsługują się dobrze podwyżkę. I to chyba każdy dziennikarz powie. Wiceministrowie zarabiają jakieś beznadziejne pieniądze. I każdy rząd robi na nich łapankę. Podobał mi się bardzo pomysł sformalizowania pozycji pierwszej damy i płacenia byłym pierwszym damą, no bo to pani potrafi po 5-10 lat swojego życia zawodowego i tak samo okresu składkowego. To jest bardzo ważne. A pierwsza dama tak naprawdę pracuje, być na tych wszystkich imprezach przez ile godzin, spotykać się z ludźmi, czy ona ma swoje biuro. To jest takie rozdwojenie. Z jednej strony ma biuro i pracowników, z drugiej strony ma dostaje za to pieniądze, bo za pracę się powinno ludziom płacić. Natomiast bezsensowne i oburzające z punktu widzenia ludzi, no, mojego w sumie też były takie wysokie podwyżki dla ministrów, a szczególnie premiera i prezydenta. Tutaj uważam, że jeśli władza miała robić jakieś podwyżki, bo tutaj w momencie rzeczywiście nasi politycy zarabiają za mało, w porównaniu z większością polityków w naszym kręgu. Troszeczkę mniejszą łyżeczką powinno się jednak sięgać po te dodatki. Jak w tym przypadku się sięgnie. Reasumując, trzeba zostawić podwyżki dla wiceministrów i wynagrodzić pierwsze damy, a tamte, nie wiem, dać po 100 zł tej podwyżki starczy. To żadna rzecz nie musi tego dodać. A jeśli chodzi o posłów, to te pieniądze należy dać na pracę poselską, bo oni pracują ich wynagrodzenia są ok, ale pieniądze na taką na biuro i tak dalej, nie należy na dużyć, które tam się toczą, się zdarzają, są jednak za mało. Oni nie pracują w takich zbyt komfortowych warunkach w porównaniu na przykład z europarlamentarzystami czy parlamentarzystami krajów. W dużej mierze się zgadzając, tylko mam jedną wątpliwość. Czy powinniśmy porównywać wynagrodzenie premier, prezydenta naszego do tego, czy w ogóle polityków naszych porównywać do tego, ile zarabiają we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii? Czy raczej nie do tego, ile zarabia się w Polsce w sektorze prywatnym? To chodzi o to, żeby ci najzdolniejsi ludzie, którzy znają się na parlamentu, oni pracowali też w ministerstwie rozwoju, wicepremierów i tak dalej. Ludzie, którzy podejmują ważne decyzje dla państwa i nie są politykami z obszaru partyjnych, powinni dobrze zarabiać. Także proszę dama, ja jeszcze powiem o jednym skojarzeniu, które mam.
czym się przypomniało przed, no, w momencie, kiedy dyskutowaliśmy o tej podwyżce, bo taka najbardziej była arogancka wypowiedź władzy, którą ja pamiętam od początku lat 80. Oto Jerzy Urban kiedyś na konferencji prasowej powiedział: władza się sama wyżywi, pamiętacie? To było dno kryzysu w Polsce, to była połowa lat 80., gdzie naprawdę nie mieli co jeść, w sklepach był głównie ocet, pamiętam, że wtedy to była sankcja nakładana przez zapis. Wtedy Jerzy Urban powiedział Polakom podczas konferencji prasowej transmitowanej... Nie staraj się mówić ładnie po polsku, bo... Jak nie mieli co jeść, to nie wypada tak ładnie mówić po polsku. Kultura pojechała do Wrocławia. Że idąc do wyboru, mówiono o oszczędnym państwie, redukcji aparatu administracyjnego, tym, że wygrywają mechanizmy jakościowe i ilościowe. I teraz, kiedy mamy jeden z największych wyborów, i rzeczywiście mamy 102 osoby na stanowiskach, czy tam powyżej setki przynajmniej na stanowiskach ministrów, wiceministrów, najwyższy czas, żeby przypomnieć sobie o tym zobowiązaniu wyborczym. I to może zmienimy temat, a nawiążę do Rzeczpospolitej dzisiejszej, gdzie przedstawiacie ciekawy sondaż. Zapytaliście, czy Donald Tusk powinien pozostać szefem Rady Europejskiej. 53% badanych odpowiada tak, 36% nie. Ale może jeszcze ciekawsze jest to drugie pytanie. Czy Donald Tusk powinien być kandydatem opozycji w kolejnych wyborach prezydenckich? 32% mówi tak, 59% nie. Wcześniej w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Grzegorz Schetyna mówił, że Donald Tusk jest naturalnym kandydatem opozycji, szeroko rozumianych w wyborach prezydenckich w roku 2020. Ten sondaż pokazuje, że to poparcie nie jest tak oczywiste. Choć w tej sprawie na pewno potrzeba czasu, to musi mieć lata. To nie jest tak przesądzający jeszcze ten sondaż, chyba że jest. Donald Tusk jest właściwie nieobecny w polskiej polityce. Żeby wygrać wybory prezydenckie, trzeba być tu teraz, być aktywnym i tak dalej. Bo z perspektywy Brukseli i z takich opisów jedynie medialnych nie tworzy się takiego realnego wizerunku, który dla ludzi związanych ludzie mogą jakieś sformułować przekonania, czy to jest osoba właściwa na właściwe miejsce. Ale jeszcze jak Donald Tusk był w Polsce, to wiele badań wskazywało, że jest to polityk kompletny. Co to znaczy polityk kompletny? To znaczy, że wziąwszy pod uwagę różnorodne jego cechy osobowościowe, intelektualne, zdolność do działania politycznego, zdolność do rozgrywania różnych konfliktów wewnętrznych i nie tylko, to we wszystkich tych cechach on osiąga wysokie wskaźniki. Oczywiście można to powiedzieć również o tym z innej perspektywy, że jest to polityk wielce pragmatyczny, ale okazywało się za każdym razem, że nawet jeśli to nazwać pragmatyzmem, to ów pragmatyzm przynosił jakieś rezultaty polityczne. Maria, wycie zaczyna. Platformą Obywatelską, jak i przez samego Donalda Tuska. Nie mając możliwości dzisiaj takiego realnego działania w obszarze polskim, on jakby traci jednocześnie te walory, choć być może jako człowiek tych walorów nie traci. Ale jednocześnie za Donaldem Tuskiem przemawia brak wyrazistej osobowości po stronie Tuska, po stronie innego kandydata. Zarówno Grzegorz Schetyna, jak i Ryszard Petru, jak i być może jakieś inne osoby, pan Biedroń, to są osoby, które dzisiaj w świetle jednak oczekiwań Polaków po takich tych kryteriów prezydenckich nie spełniają. Chyba że mamy nową tradycję zapoczątkowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę, że bycie prezydentem nie jest finałem kariery politycznej, ale jest jego początkiem. To jest wielka zagadka, co by było, gdyby Donald Tusk wrócił. I on chyba sam tego nie
bodajże w Dożycie właśnie taki wywiad z nim, kiedy on powiedział, że a ja za chwilę będę miał 60 lat i ja nie wiem, czy jest miejsce dla takich, ja to streszczam z pamięci, dla polityków z mojego pokolenia miejsce w polskiej polityce, więc jak można tam wątpliwość się sam przy tym wyrażeniu, oczywiście. Z drugiej strony, jak po zamachu w Brukseli był taki bieg pamięci kości ofiar, bym wysłał takiego tweeta, forma coraz lepsza i będzie forma dobra, będzie coraz lepsza. Co ja osobiście bym zakwestowany jako taką właśnie puszczenie oka do Polski, a nie do ludzi, którzy się interesują biegami. To tak, nie ma tu odpowiedzi. Może być tak, że rzeczywiście on się odświeży w Brukseli, w ludzkiej pamięci zostaną jego zalety, a zapomnimy o wadach, o tym, co go tam obciążało, kiedy był premierem. I on jako zupełnie świeży człowiek, jak się mówi, na białym koniu, wróci do polskiej polityki. A może jest tak, mówię, nie mam pojęcia, jak to będzie. Trzeba wielu wyborców. To będzie państwo dla głowy przeszłości. Taki gość, który na sądku robił. Kiedyś, no był taki facet. No. I polityki, nie polityki. Ja chciałem zacząć od tego, że w ogóle mnie nie dziwi te 32% Polaków, które popierają kandydaturę Donalda Tuska na prezydenta za te kilka lat. W Turcji kara śmierci i żołnierze i sędzie, sędziowie. Kara śmierci. Pół kadencji, to będzie miał wtedy to, co pani profesor mówiła, że jego nie ma, no to on nie będzie mógł pracować na to. Ale wtedy on będzie miał czas i będzie mógł pracować. Ale będąc również mikrofonem, też może pracować. Natomiast te 32% to jest mniej więcej elektorat rozproszony, trochę elektorat Platformy Obywatelskiej, który jest albo w Platformie, albo w Nowoczesnej, no bo chyba nie dyskutujemy z tym, że Nowoczesna to jest część elektoratu Platformy, która wyszła poza tą partię. W związku z tym, no, dla tych ludzi to jest dobry kandydat i to jest osobowość. Natomiast to jest jego obciążenie z perspektywy tych pozostałych. No to, że on symbolizuje Platformę Obywatelską. To dzisiaj jest człowiek Platformy Obywatelskiej w znacznie większym stopniu niż Bronisław Komorowski, czy nawet Grzegorz Schetyna. To jest fundator, to jest człowiek, który był już w obu tercetach, który rządził tą partią od początku jej istnienia i to jest człowiek Platformy. W związku z tym powiedziałbym tak, on nie jest w stanie chyba odkleić się od tej swojej przeszłości, on będzie człowiekiem Platformy i o tym, czy taka kandydatura ma sens i czy zostanie poparta, rozstrzygnie kwestia statusu i sytuacji Platformy przez najbliższe lata do momentu wyborów w ciągu 2020 roku, czyli przetrwać się z mocnym. Niestety to, co widzę dzisiaj, zwłaszcza po tej wczorajszej decyzji wyrzucenia z Platformy kilku posłów, to wskazuje Platformę na przegraną. Czyli ja już nie mam wątpliwości. Perspektywa musi być taka, że Platforma się podzieli i nastąpi albo wypływ pewnej grupy posłów poza Platformę, albo dołączenie do Nowoczesnej. Ta fatalna decyzja wczorajsza, na przykład wobec legendy Solidarności, jaką jest poseł Uskowski, daje dowód na to, że Platforma jest w stanie wrażliwszego kryzysu i tak jak kiedyś mogła być, i była tak naprawdę odpowiednikiem amerykańskiej partii demokratycznej, skrzydlatej, o lewym, prawym, skrzydło, centrum i tak dalej, a dzisiaj staje się partią kadrową, partią wodzowską, partią, gdzie rządzą prywatne ambicje i osobiste ambicje przewodniczącego, a nie interes partii. Gdzieś się z tobą zgadzam, więc to wątpliwość jest, właśnie ty możecie angażować Donalda Tuska, bo powiedzieliśmy, się kojarzy z Platformą. Tylko pytanie, czy za jakiś czas ty będzie się kojarzył wyborcą Platformą, z kryzysem Platformą, z sukcesem dawnej Platformy, a nie z tą Platformą dzisiejszą, bo to może być rozwiązane, że o tym, jakie będą jego szanse, rozstrzygnie sytuacja Platformy jako pola, bo nie ma kandydata prezydenta bez zaplecza partyjnego, tak? On nie może być wystawiany nagle przez Nowoczeską, byłoby to wbrew logice, do tego, co jest. Tylko w zasadzie załóżmy, jakbyśmy popatrzyli w przyszłość Polski, bo teraz nie popatrzymy na polską politykę za lat 2, na przykład, to możemy nie zobaczyć już Platformy, możemy zobaczyć dużą Nowoczesną, możemy zobaczyć KOK jako partię, która
Londynu. Błogosławiona śmierć niewiasta. Błogosławiony owoc żywota twojego wiersza. Tyle tylko, że pamiętajmy, że roli prezydenta, jego pozycji ustrojowej i tak dalej. Oczywiście my teraz patrzymy na prezydenta jako na symbol. Zgadzam się, pani profesor, ale ja cię nie wiem, aby polska polityka, gdyby nawet z ograniczonymi kompetencjami prezydenta był dziś bylny sobie, to Mówiliśmy z tym wielkich nadziei związanych z, nie wiem, z modernizacją sfery publicznej, z jakimiś inicjatywami legislacyjnymi i tak dalej, choć oczywiście to prawo prezydenta zostaje. Ja myślę, że dzisiaj z tej perspektywy, choć był moment, że uważałam, że Donald Tusk jest politycznym emerytem w Polsce, ale dzisiaj z tej perspektywy wobec działań w obrębie Platformy Obywatelskiej, to jedynie on jest dzisiaj jako Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasze, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modlił się Adam z Fulbromia. Bóg zapłać. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Syn Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, Przesławny Potomku Dawida, Światło Patriarchów, Oblubieńcze Boga Rodzicy, Przeczysty Stróżu Dziewicy, Żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa, głowo najświętszej rodziny, Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy, Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy, zwierciadło cierpliwości, miłośniku ubóstwa, wzorze pracujących, ozdobu życia rodzinnego, opiekunie dziewic, podporu rodzin, pociechu nieszczęśliwych, nadziej chorych, patroni umierających, postrachu duchów piekielnych, opiekunie Kościoła Świętego, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ustanowił go Panem domu swego, zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrały świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pałacu Prezydenckim powinno rozpoczynać się spotkanie szefa gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej Adama Kwiatkowskiego z delegatem do spraw duszpasterstwa migracji polskiej księdzem biskupem Wiesławem Lechowiczem. Uczestniczą w nim również młodzi obecni na Kongresie Młodzieży Polonijnej. Rozmowy będą dotyczyć m.in. problemów, z jakimi spotykają się młodzi Polacy na całym świecie. Jak poinformował minister Adam Kwiatkowski, młodzież pochodzenia polskiego, która przybyła na Światowe Dni Młodzieży, będzie mogła także zobaczyć codzienną pracę prezydenta. Wyraził też nadzieję, że spotkanie będzie także początkiem obu miejsca. Będziemy gościć w Pałacu Prezydenckim młodych Polaków, którzy przyjechali z całego świata, by uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży, by uczestniczyć w nich w Krakowie, a w tym tygodniu uczestniczą w Kongresie Młodzieży Polonijnej. Stąd inicjatywa, jaka wyszła od pana prezydenta Andrzeja Dudy, od kancelarii pana prezydenta, i by wspólnie móc porozmawiać o tych problemach czy o tych kwestiach, z którymi młodzi Polacy na całym świecie się spotykają. Ja mam nadzieję, jestem przekonany, że to spotkanie będzie też służyło nawiązaniu nowych kontaktów i że będzie w przyszłości owocowało współpracą i konkretnymi projektami, które wspólnie będziemy dla dobra Polski i Polaków realizować. W Warszawie jego uczestnicy udadzą się do Krakowa, aby wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży. A polskie służby są gotowe na Światowe Dni Młodzieży, poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Podczas odprawy funkcjonariuszy, którzy będą strzegły bezpieczeństwa w trakcie wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, są opracowane modele współpracy z organizatorami Światowych Dni Młodzieży, odbyły się stosowne ćwiczenia. Pewne działania zostały także sprawdzone podczas szczytu NATO w Warszawie, mówił w Centrum Szkolenia Policji szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Ćwiczenia pokazały gotowość służb do zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymom. Mamy odpowiednie narzędzia służące temu. Jest ustawa antyterrorystyczna. Rząd przyjął rozporządzenia, akty wykonawcze do tej ustawy. Zawiesiliśmy mały ruch graniczny, przywróciliśmy kontrolę graniczną na granicach w strefie Schengen. Z tego, co usłyszałem, 162 osoby zostały zatrzymane na granicy. Mamy również zakończone przygotowania, jeżeli chodzi o sporządzenie takiego jasnego, przejrzystego schematu dowodzenia. Około 38 tysięcy funkcjonariuszy wszystkich służb będzie dbało o bezpieczeństwo uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, podał szef MSWiA. Wpływy z dywidend w 2016 roku będą niższe od planowanych i wyniosą 3 miliardy złotych, poinformował minister finansów Paweł Szałamacha. Przychody z dywidend spółek Skarbu Państwa od początku tego roku do końca czerwca wyniosły ponad 106 milionów złotych. Wcześniej zakładano, że w roku wpływy z dywidend na poziomie ponad 4,5 miliarda złotych. Szef resortu finansów powiedział, że po dyskusji z ministrem Skarbu i ministrem energii wzięto pod uwagę plany inwestycyjne polskich firm i potrzeby w energetyce. Zadeklarowane dywidendy podczas zgromadzeń scenariuszy, które uświadczyły w czerwcu, ostatecznie przyniosły wiesz, że szacuje je dzisiaj na poziom około 3 miliardów złotych na przestrzeni całego roku. Skąd to się bierze? W moim przekonaniu jest to wynik tej postawy, którą przyjęliśmy, tego podejścia wobec podatników, które przyjęliśmy na samym początku w listopadzie 2015 roku. Po pierwsze, uznanie za koszty prowadzenia działalności wydatków firm na nabycie opcji walutowych. Minister Szałamacha oznaczył ponadto, że dosyć powoli rozpędza się nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. W przypadku budżetu środków europejskich to wykonanie jest słabsze, dodał minister. Specustawa lotniskowa będzie obowiązywała do końca 2020 roku. Zakłada to nowela tej ustawy, którą uchwalił dziś Sejm. Przepisy te były już w polskim prawie od 2009 do końca 2015 roku. Celem nowelizacji ustawy jest ułatwienie realizacji inwestycji dotyczących lotnisk użytku publicznego, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Maciej Małecki z Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Ustawa porządkuje rynek lotnisk w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim tych lotnisk mniejszych, wykorzystywanych przez aerokluby do tak zwanego ruchu zamkniętego. I ta ustawa ułatwia dostęp samolotów, które nie są wykorzystywane do dalekich podróży, i osób, które korzystają z tych samolotów, ułatwia dostęp do lotnisk. W ten sposób porządkujemy rynek, porządkujemy przepisy i przede wszystkim ułatwiamy korzystanie z mniejszych lotnisk. Według specustawy lotniskowej inwestycja w zakresie lotniska użytku publicznego oznacza budowę, przebudowę lub rozbudowę lotniska lub urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego.
Chodzi o urządzenie i obiekty służące do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną czy przepływem ruchu lotniczego, a nowela ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. Od poniedziałku podczas najgorszych od lat powodzi w północnych Chinach zginęło lub uznano za zaginione co najmniej 75 osób, poinformowały tamtejsze władze. W tych suchych zazwyczaj regionach, w tym w Pekinie, ulewy nie ustają. W stolicy Chin zalane są ulice, odwołano kilkaset pociągów i lotów, w tym ponad 200 na lotnisku międzynarodowym. Ulewy zagrażają nasypom i bałom wzdłuż rzek w środkowych Chinach, gdzie zmobilizowano wojsko i ciężki sprzęt do utrzymywania tych zabezpieczeń. Terenów nawiedzonych powodziami ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a straty szacowane są tam na kilkaset milionów dolarów. Według danych opublikowanych przez rząd w całych Chinach w pierwszej połowie roku zginęło bądź zaginęło w wyniku powodzi 576 osób. W kraju przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie wzrost zachmurzenia do dużego aż do wystąpienia deszczu, po południu w rejonie Sudetów miejscami przelotny deszcz lub burza, temperatura maksymalna od 20 stopni na krańcach północno-wschodnich oraz lokalnie na wschodnim wybrzeżu do 23-26 stopni na przeważającym obszarze i 28 stopni na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany północno-zachodni. Na wybrzeżu wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północny. W rejonach burz wiatr porywisty, a na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale ciśnienie będzie spadać. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat Maria Bramą Miłosierdzia. Jasnogórskie pielgrzymowanie 2016. Gośćmi programu będą ojcowie Paulini, ojciec Mariusz Dąbrowski, definitor generalny zakonu Paulinów, ojciec Marek Tomczyk, kierownik warszawskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę i ojciec Kamil Szustak, dyrektor radia Jasna Góra. Pierwsza część rozmów w Radio Maria i Telewizji Trwam o godzinie 18.15, druga w Radio Maria o 21.30. Przy tej okazji zapraszamy również do udziału w sobotnich rozmowach, w których gościć będzie wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Rozmowy te rozpoczną się o godzinie 18.15 w Radiu Maria i Telewizji Trwam. Kontynuowane będą w Radiu Maria o 21.30. Serdecznie zapraszamy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Grosze za litr. Komisja Europejska proponuje rekompensaty dla rolników, którzy dobrowolnie ograniczają produkcję mleka, ale ich wysokość jest zbyt mała dla producentów. Szczegóły w naszym dzienniku. Papież błogosławi Polsce. Na kilka dni przed inauguracją w Krakowie Światowych Dni Młodzieży papież Franciszek kieruje do Polaków specjalne orędzie. W naszym dzienniku drukujemy jego pełną treść. Zatrzymać lawinę rozwodów. W Polsce procedury sądowe sprzyjają szybkim rozwodom. To prawo pilnie wymaga zmiany, alarmuje doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Od państwa prawa do rozpadu Unii. Trybunał Konstytucyjny w Polsce stawia się ponad prawem, a Komisja Europejska zaciekle tego bezprawia broni, pisze w naszym dzienniku doktor habilitowany Przemysław Czarnek. Pokonać ból. Nasz dziennik rozmawia z lekarzem medycyny, specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 10 minut po godzinie 13 przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Witam bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam Państwa na audycję aktualności dnia. Dzieje spraw finansowo ekonomiczna prawa. Poinformowała, że powstał międzyresortowy zespół do ciągłej analizy negocjacji dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
jakiego celu tłumaczyła szefowa rządu, będzie określenie polskich celów negocjacyjnych w związku z nowymi relacjami Unii z Wielką Brytanią. Podobnie zespół działa na poziomie Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów. Rząd otwiera także szerokie konsultacje społeczne z przedsiębiorcami i ekspertami w sprawie Brexitu. Prezes Rady Ministrów zapewniła, że Wielka Brytania jest i będzie naszym ważnym partnerem. Wielka Brytania jest sojusznikiem polskim, ważnym naszym przyjacielem. Wielka Brytania jest strategicznym członkiem NATO i bardzo ważny krajowy europejskiej polityce. Czy będzie członkiem Unii Europejskiej, czy nie? Wielka Brytania pozostanie europejskim ważnym istotnym partnerem. Czeka nas teraz proces negocjacji z Wielką Brytanią, którego wynik będzie miał decydujące znaczenie dla długookresowych skutków wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Komisja będzie proponowała wnioski o skutków Brexitu obawiający m.in. mieszkający na wyspach Polacy, ponad 850 tysięcy Polaków, stanowi największą grupę narodową wśród obcokrajowców w Wielkiej Brytanii. Premier Beaty Szydło zapewniła, że celem jej rządu będzie zagwarantowany prawo na bycie dla Polaków, którzy mieszkają w tym kraju. Brytyjczycy opowiedzieli się w czerwcowym referendum za opuszczeniem Unii Europejskiej. Za tak zwanym Brexitem zagłosowało blisko 52% wyborców, a ponad 48% za pozostaniem we wspólnocie. Prezes Trybunału Konstytucyjnego będzie mógł pominąć zasadę badania spraw w kolejności wpływu. Kolejna z poprawek przyjętej przez Senat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Sejm jeszcze na obecnym posiedzeniu rozpatrzy poprawki Izby Rzeszczej. Wcześniej w głosowaniu w Senacie przepadł wniosek PO o odrzucenie całej ustawy. Według Platformy nowa ustawa jest niekonstytucyjna. Część senatorów Platformy przyjęła wyniki głosowania okrzykami konstytucja. Senator PiSu Jan Maria Laskowski mówi, że manifestacja polityków opozycji była polityczna. Na naszych oczach z jednej strony sytuacja Turcji, bardzo napięta, powiedzielibyśmy, nieudana próba putu, czyli przejęcia władzy nielegalnego przez organizatorów tego puczu i wprowadzenie stanu wyjątkowego, o czym dowiedzieliśmy się dzisiaj. W drugiej części też zapytam o spotkanie Grupy Wyszehradzkiej pierwsze, ale pierwsze pytanie, panie ambasadorze, patrząc na to, co wcześniej już Francja postanowiła, żeby przedłużyć stan wyjątkowy u siebie o kolejne pół roku. Po burzliwych obradach ustawa. Sytuacja Turcji, która też wprowadza stan wyjątkowy, pozwalający na bardzo wiele, jak normalny człowiek zawiłości. Senat zgodził się na wybór doktora Jarosława Szarka na prezesa IPN. By mógł formalnie objąć swój urząd, musi jeszcze zostać zaprzysiężony przez Sejm, co ma stać się w piątek. Czwartek także niższa izba parlamentu zagłosowała za kandydaturą doktora Jarosława Szarka na prezesa IPN. Doktor Szarek urodził się w 1963 roku w Czechowicach Dzielnicach. Jest absolwentem historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracownikiem krakowskiego Wydziału Instytutu. Należał do grona najbliższych współpracowników świętej pamięci profesora Janusza Kurtyki. Sylwatkę doktora Szarka przedstawił w Sejmie przewodniczący kolegium IPN Jan Graus. Powiedział, że legitymuje się znaczącym dorobkiem naukowym i publicystycznym. To są skutki pewnych działań w przeszłości, które no jednak po prostu spowodowały, że ta fala niebezpiecznych krajów czy też sytuacji, które dotykają Europejczyków, rozlała się. Po prostu rozlała się i już wkroczyła na teren Europy poprzez niekontrolowaną ilość imigrantów, którzy przybywają do Europy. To również destabilizuje Europę, poprawia bezpieczeństwa. Niestety, to już od tego nie ma odwrotu w ciągu kilku miesięcy czy
paru lat. To jest pewien proces, który będzie trwał długo. Polacy po prostu muszą się odnaleźć w tym, co przede wszystkim jest podstawowa rola rządu, ażeby zabezpieczyć kraj przed negatywnymi skutkami tego typu niestabilności w Europie. Turcja, bardzo ważny kraj. Bardzo ważny kraj również, który może stabilizować właśnie sytuację w Europie, chociażby poprzez to, że takie są nadzieje, zostanie zatrzymany ten proces destabilizacji Europy poprzez właśnie niekontrolowane sytuacje w krajach Bliskiego Wschodu, czy też krajów sąsiednich. Turcja miała być tym takim naturalnym, geopolitycznym, pierwotny projekt przedstawiony przez Prawo i Sprawiedliwość zakładał, że zarobki osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie m.in. ministrów i wojewodów nawet w dodatku uzależnione od sytuacji gospodarczej państwa. Mówi natomiast, że prezydentowi, premierowi i ministrom, wiceministrom będzie przysługiwał znacznie mniejszy dodatek wyrównawczy. Ponadto rozwiązania PiS-u zakładają przyznania wyposażenia dla współmałżonka prezydenta Polski. Podwyżki miały nie obejmować posłów i senatorów. Te miliony powinny tam po prostu czekać aż do czasu, gdy sytuacja zacznie się stabilizować. To jest długie czekanie, bo to są lata, ale wszyscy mieli nadzieję, że to nie zdestabilizuje sytuację na wschodzie. Niestety widzimy, że tak czy innych powodów, no jedni oczywiście będą wskazywać na przyczyny obronie rządu i obronie opozycji lub przyczyny zewnętrznych. W Turcji sytuacja zaczęła się destabilizować do tego stopnia, że prowadzono właśnie wczoraj wieczorem długie wymówienie prezydenta Erdogana o przyjęcie stanu wyjątkowy w Turcji. Do tej pory nie było w Polsce specjalnego znaczenia dla osób pracujących Polaków na wschodzie. Musimy po prostu stwierdzić, że Turcja jest w okresie, w którym było bardzo duże nadal ryzyko destabilizacji. I najczęściej stany wyjątkowe to jednak służą temu, żeby poprzez procesy niedemokratyczne, żeby poprzez metody niedemokratyczne, czy też pewnej represji w stosunku do poszczególnych obywateli, sytuacja nie wymknęła się po prostu spod kontroli dla rządzących. Oczywiście oceny tego, jakie przyczyny wzbudziły w ogóle ten cały zamach, tam, który miał miejsce, kogo inspirował, na ile. Nie zapominajmy o tym, że wschodni byłby przyznawany także tym, którzy między rokiem 1939 a 1959 pomagali Polakom przebywającym na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, a następnie administrowanych przez władze sowieckie. Krzyż mógłby być nadawany pośmiertnie. Z rokiem po tym, jak strzelono właśnie, pamiętamy to pół roku temu, samolot. Polskie służby są gotowe na światowe dni młodzieży, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji. Przy w centrum szkolenia policji wziął udział w odprawie funkcjonariuszy, którzy będą strzegli bezpieczeństwa w trakcie wizyty w Polsce świętego Franciszka w Polsce. Informacje oficjalne się tego była zamieszanie ale to są pewne takie szczegóły, które do nas będą docierać w okresie wakacyjnym. Pracowanie na dole współpracy z organizatorami światowych dni młodzieży. Odbyły się też stosowne ćwiczenia. Minister dodał, że pewne działania zostały również sprawdzone podczas szczytu NATO w Warszawie. Ustosunkowo przyczyny prowadzenia zamachu z tego, że przyczyną właśnie tej próby zamachu, chociaż prezydent przyszedł, że nie przyczyny prowadzenia zamachu jest ujął, ale to wyjąć. Wiadomo się, że Turcja, która wydawała się stabilizatorem sytuacji z roku na przeszłość, sama się transportu stabilizacji. To oznacza również taki transport i obywateli. Powiedzmy szczerze, nasze kontakty z Turcją są bardzo ważne i o sferę polityczną. Natomiast no, w obiegu codziennym to przede wszystkim powinno oznaczać to, że niestety sprawdzenia nie powinna przez to bardzo dowodzenia. Informacje, czy Turcja jest zalecana jako kraj
pielgrzymi z całego świata przyjeżdżają do Polski na szóstki. Pierwsze informacje są takie, że raczej tak. Polacy, którzy tam przybywali, przybyło 51 tysięcy osób. Twierdzą, że nie ma żadnego zagrożenia dla ruchu turystycznego. No niemniej jednak, jeżeli nie ma takiego zagrożenia, to również w tym mieście bardzo ważnym wydarzeniem. Powinno wydać takie oświadczenie, że nie ma zagrożenia dla ruchu turystycznego. Może to są drobne rzeczy, ale powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli spotkali właśnie prezydenta Turcji z prezydentem Federacji Rosyjskiej, jednym z głównych komunikatów był taki, że nie ma zagrożenia dla rosyjskiego, żeby podróżowali do Turcji, to myślę, że i nasze instytucje chociaż na tyle się zdobyć. Teraz bierzemy oczywiście drugi kraj, bardzo ważny już teraz, jeden z najważniejszych krajów europejskich, Francja. Tam również stan wyjątkowy przedłużony o kolejne miesiące w wyniku tego zdarzenia, które miało miejsce w Lidzei. Tutaj dni w diecezję zakończą się 25 lipca, a wtedy większość pielgrzymów uda się do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Światowe dni młodzieży odbędą się od 26 do 31 lipca w Krakowie i brzegach Połowie Lipskiej. Już wkrótce do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży wyruszy 35. Kaszubska Pielgrzymka, która odbywa się pod hasłem Droga do Źródła. Pomocnicy wyruszyli 3 lipca z Helu. Wczoraj ponad 20-osobowa grupa dotarła na Jasną Górę. W tym roku Częstochowa nie jest jednak ostatnim przystankiem pielgrzymów. Celem jest krótkość i wzięcie udziału w Światowych Dniach Młodzieży z udziałem Ojca Świętego Franciszka. Sam profesor dr Hamiltonowi Lampersson, kierownik pielgrzymki, podkreśla, że decyzja papieża o wyznaczeniu Krakowa jako miejsca spotkania młodzieży wpłynęła na decyzję organizatorów pielgrzymki kaszubskiej. Mieliśmy 25. pielgrzymkę, kiedy przyszliśmy na wiele. Kolejna okrągła sytuacja miasta i stworzonego miejsca z Francja żyła przez wiele dziesiątków lat.